Dzień dobry panie i panowie. Kolejny rok i kolejne funkcje w naszym Photoshopie, a więc zobaczmy co nowego dodali. A więc tak, ulepszono zaznaczanie obiektów. Dodano nową funkcję. Usuń i wypełnij. Kolejna wielka nowość skrywa się w Camera RAW Filter, gdzie dodano nową opcję nakładania masek, co z pewnością bardzo ułatwi pracę fotografom. Do tego poprawiono funkcje komunikacyjne, ulepszono funkcję zaproś do edycji, dodano funkcję ulepsz do recenzji, w którym wspólnie można pracować nad danym plikiem w chmurze, dodano nowy neutral filtr do pozbywania się defektów i artefaktów ze zdjęć, dodano nowy tryb rozmycia Gaussian Blur Live. Niestety jeszcze nie jest dostępny tylko na macOS-kach. Dano kolejny neutral filtr, który za pomocą słów będzie nam tworzył tło. Zobaczymy jak to będzie działało, kiedy wejdzie do pełnej wersji Photoshopa. Rozszerzono możliwości używania gradientu. Dodano również kilka pomniejszych zmian. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę. Jeśli uważasz, że ten odcinek był pomocny, prosiłbym Cię o lajka, subskrypcję i komentarz, co najbardziej z nowych zmian Ci się spodobało. Do zobaczenia.